Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek. Tak, Simek, zmieniłem sobie nazwę na taką. Nie mówcie czemu, po prostu. Nikt z was nie zagłosował, także musiałem sam wybrać niestety. A żałuję, że sami nie mogliście zagłosować z jakąś inną nazwą. Ale dobra, witam was w serii Epoka Lodowcowa, a dokładniej Wyspa Mrozu. Ogólnie to nie jest, jak widzicie już na pierwszy widok, to nie jest mapa stworzona przez dobrze wam znanego Roxem B. To jest zupełnie inna mapa, ale jest zainspirowana. I chcę i tak, twórcą jest mapy, mapa, no jak Wyspa Mrozu, pierwsza część to jest druga część, którą też nagram. I mapa powstała przez Rembexa. I tak, mamy krótki opis. Fabuły. Samolot rozbił się na nieznanej dotąd wyspie pokrytej śniegiem. Wybudziłeś się. Podobnie jak inny ocalały przed tobą, postanowiłeś ruszyć jego śladem, by wyjaśnić tajemnicę mroźnej wyspy. No i tak, mapa Wyspa Mrozu, mapa była budowana półtora miesiąca z kilkodniowymi z kilkodniowymi przerwami. Jest dość rozbudowana fabuła rodem z epoki lodowcowej Autos Faroxem B. Oczywiście zainspirowana, żeby wybudować tą mapę. Modyfikacje w ogóle. Mapa to jest stricte fabularna, ale staram się zawrzeć nieco survivala, także okej, okay, żeby był bardziej realny, okej. No i co, zaczynamy. Będzie z tej mapy na pewno seria. Na pewno z tej mapy będzie seria, ale nie wiem jak długa. Zależy od tego, czy wam się spodoba. Czytałem, że wielu z was mogło właśnie... Halo, czemu nie ma dźwięków? Czekajcie. Mam jakby co skina frostpunkowego, dlatego że jestem dużym fanem, bardzo wielkim fanem tej gry. Stworzonej przez Frostbite. No i zaczynamy po kolei. Ogólnie wcześniej zaczynałem ten odcinek, ale nie nagrał mi mikrofon, także wiem wszystko. Mapie fabularnej mojego autorstwa, tak wiem. Wszystko jest ustawione. Także to możemy sobie zostawić. Oczywiście wezmę sobie wodę. Jeszcze poziom pragnienia, więc tak, podczas sprintowania oczywiście, woda. Na początku były plany zaimplementować do mapy temperaturę postaci, niestety jednak modyfikacja sprawiła duże kłopoty, z czego zrezygnowałem. I obstawiam, że ja przypadkiem pobrałem tą modyfikację. Muszę zobaczyć, co to jest za modyfikacja i która do tego. Czekajcie chwilę. Dobra, sprawdziłem. Wszystko jest spoko, tylko po prostu chodzi, że chyba chcieli coś podobnego zrobić, co było w tamtej części. Znaczy w epoce lodowcowej Roxem B. Okej, no to zaczynamy. Zaczynamy może od trzech kropek. Obudziłem się nad ranem. Co tu się do cholery stało? Dookoła nie leży od tony zwłok. Dlaczego jest tak zimno? To jest bardzo dobre pytanie. Po dogłębszej analizie wraku dowiedziałem się, że ubiegłej nocy stan napędu uległ poważnej awarii. Dokładniejsza identyfikacja umożliwiała mi masa śniegu i lodu dookoła samolotu. Nie wiem, co się ze mną stanie. Nie wiem, co robić. To jest straszne. Pierwsza noc, chłód przeszywający me ciało. Trzęsę się tak, że lód pode mną się kruszy. Głoduję. Okej. Okay. Dajemy dalej. 15.06.2019. Ciekawe, że... To osoba może miała zegarek, dlatego wie, który jakiś dzień w ogóle. Postanowiłem wyruszyć na wschód. Ubiegłej nocy zauważyłem w oddali migające światło. Być może to ktoś, kto tu mieszka i będzie w stanie mi pomóc. Podczas tej katastrofy złamałem prawą rękę. Głoduję od 2 dni. Jeżeli ktokolwiek to czyta, zostawiłem kilka przydatnych materiałów w skrzyni. Koło wyjścia z pewnością ci się przydadzą w podążaniu za mną. Przepraszam, że mnie... Tu nie ma, ale muszę się pospieszyć. Stan mojej ręki pogarsza się z każdą godziną. Mam nadzieję, że spotkamy się w lepszym świecie. Charles. Okej. Okay. O tak. To się przyda, bo mamy dane na temat tego, gdzie mamy iść. Dobra. Raporty miernicze. Okej, okay, to się przyda. Zacznijmy po kolei, które jest pierwsze. Nową nadzieję tutaj sobie zostawię. Zezwolenie 21. Po kolei sobie weźmiemy. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dobra, no to czytamy po kolei. Zezwolenie. Stan techniczny samolotu XT-31. Po dzisiejszej dokładnej analizie stanu technicznego pojazdu zezwala na użytek XT-31 w celu transportu turystów na Nową Zelandię. Stan zdrowotny z pilotów umożliwia start pojazdu w dniu jutrzejszym. Data 1.06.2019. Thomas Byrne, pracownik stacji kontroli pojazdów. Okej. Okay. I samolot był sprawny. Także spoko. Raport mierniczy. 2.06.2019, automatyczny miernik paliwa 98%, stan silników dobry, stan silników zapasowych dobry, napęd powietrzny, system komputerowy dobry.
14:31, okej. Okej. Wszystko tylko paliwo jedynie wykończy. Czwarty. Napęd powietrzny średni, okej. Tutaj się zaczęło coś robić. Stan silników średni. Napęd powietrzny zły, system komputerowy zły, 21:31. Okej, z dnia na dzień się robi coraz... Nie, to już jest później. Czekajcie, jaki jest odstęp w ogóle w dniach. Drugi, trzeci, czwarty, dwa dni później, cztery dni później. Okej. No nie za fajnie się robi. Zły, średni, napęd po... nie ma napędu powietrznego i system komputerowy brak dostępu. Paliwo 10%, tutaj już w ogóle prawie wszystko. No, no cóż powiedzieć, najprawdopodobniej... najprawdopodobniej to nie był zbyt miły lot. Ogólnie pisało, że albo na łatwym, albo na pokojowym, ale obstawiam, że... Były napisy, że są problemy z temperaturą, także jeśli nie będzie mnie pochodnia grzać, to po prostu będę to włączył. Dobra. Nie, ale mi się podobają strasznie te shaderki, fajne są. I one są pod mapę, także możecie zagrać w tą mapę. Dobra, no to mamy tak, wodę, ciacho, pszenicę, krzesiwo, pochodnie, okej. A my mamy tutaj jeszcze coś. W gabinecie nic nie ma, wody nie ma, ciała są. O, mogę na kibel usiąść, jak fajnie, ale niepotrzebny kibel. Śnieżki, książki. No i zarąbiście, ale chłód. Nie no, tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, gdzie było napisane, że gdzie mam iść? Na wschód. Na wschód mówicie? East. Czyli to będzie gdzieś tam. Dobra, przeszukamy dokładnie teren. Muszę pamiętać się grzać, bo ta gra nie wybacza, tyle wam powiem. Dobra, tu jest samolot. Okej. Temperatura widzę, że troszeczkę mi dogadza. Dobra, weźmiemy sobie pochodnie do ręki. No dobra, i super. No było napisane na wschód, a wschód F3 jest tam. Jak ktoś stąd widział, że coś się świeci? No halo, jak tak szybko ja marznę? Marznę! Szybko! Szybko muszę spierdzielać, bo to... No. A, widać. Już myślałem, że... coś jest not very okay, ale najprawdopodobniej facet to widział w nocy. Dobra, najlepiej pójdę jak najszybciej do jakiegoś budynku, bo ja zaraz przemarznę. A! Hipotermia mnie bije! Szybko, zapal to drzewo, mam to w dupie, ja muszę się ogrzać. A! Palę się, ale mi cieplej się zrobi przynajmniej. Ale nie ma takiego. Ła. Powiem wam, że zrobiłem najbardziej idiotyczną rzecz na świecie, ale jest zimno. Dobra. Ła. Szybko tam wchodzę, bo mnie hipotermia pobije. Szybko. Stacja meteorologiczna, super. Tylko jak ja tam wejdę, bo mnie hipotermia zacznie bić. Ej, naprawdę coś jest nie tak z tą modyfikacją. Jak ona będzie aż tak do niczego, to ja naprawdę ją wyłączę. Ale piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby ona tutaj została. Dobra. Gdzie to jest? Jakieś wejście. Wejście. A, jest wejście. Okej, spoko. Dobra, stawiamy pochodnie po kolei, bo zaraz zmarznę. I potrzebuję jeszcze się wody napić. Okej. Niezdatna, wiem. Okej, zaczyna mi się robić ciepło, no to jest spoczko. A, butelki z wodą mi się przydadzą, to jest wiadome. O, tak. Tak. O, tak będzie spoko. Niech mnie grzeje. O, snow, super. Niech mnie grzeje. Bo zamarznę zaraz. Ej, no bo to jest chore, no. To się przeżyć nie da. A właśnie, miałem zrobić chleb, bo
Akurat zrobiłem sobie... Bo zapomniałem, że to jest survival całkowicie. Nie, zimniej mi się robi, halo! Nie! I mnie chłód bije. Ej, bo naprawdę ja zaraz... Zaraz przemyślę, żeby to wyłączyć całkowicie, bo to jest... Bo tak się nie da po prostu. Skoro pochodnie mnie nie grzeją, to jak to będzie działać? Powiem wam tyle, widzowie. Na ten odcinek wezmę tryb pokojowy, bo to jest po prostu nie do wytrzymania. Te pochodnie zamiast mnie grzać, to tylko marznę. To jest jakiś idiotyzm, no. Ja tu myślałem, że będzie spoczko w ogóle. A ta modyfikacja ma jakieś problemy, naprawdę, no ała! Przecież się grzeje, no co ty chcesz? Nie, widzowie, to jest chore po prostu, ja tak nie mogę. O, co to ma być, no? Ej, dobra, bo to mnie zaczyna wkurzać. Biorę pokojowy, bo to jest do wytrzymania po prostu. Ja sobie napiszę do twórcy tej modyfikacji, że coś jest z nią nie tak. Dobra. Może akurat okaże się, że wszystko jest ok. Nie wiem. Napiszę mu, co jest nie tak. Może po prostu jakoś to... Nie wiem, może jakoś to w ustawieniach można wziąć? Nie wiem. Dobra. No. Oddawaj mnie to. Dobra, zobaczmy, co jest napisane. To się w ogóle da sprawdzić? Nie? Nie da się, okej. To se weźmiemy i se poszukamy troszeczkę. Stacja pogodowa i mapa. Jestem gdzieś na mapie? Nine. Okej, nie jestem na mapie. Ale by mi się przydało grzanie. Dobra, stacja meteorologiczna. Czy pogodowa? Dodałem do stacji pogodowej po jednym dniu. Dotarłem do stacji pogodowej po jednym dniu. Podczas wędrówki zastała mnie burza śnieżna. Śnieg był wysoki na 2 metry. Całe szczęście, że w bagażu samolotu znalazłem odzienie nieprzystosowane do takich warunków. Z tego, co się dowiedziałem, niejaka organizacja Snow stacjonuje na tej wyspie. W skrzyni zostawiam dla ciebie oryginalną mapę, która zaprowadzi cię do bunkra. Być może ktoś tam przeżył i będzie mi w stanie pomóc. Pomimo dokładnego przeszukania stacji nie odnalazłem środków do opatrzenia ran. Mam nadzieję, że spotkamy się na miejscu, Charles. Okej. To jest spoko, Charles. To sobie teraz wszystko przeszukam, bo potrzebuję czegoś do grzania, bo ta modyfikacja nie daje za wygraną. Więc tak, tu nic chyba nie ma. U góry raczej nic nie ma. Tutaj pewnie jakieś generatorki w ogóle. Chyba się tutaj nie wejdę. Nie, tutaj chyba nie wejdę. Absolutnie. Tu się nie da wejść, dobra. To schodzimy na dół. Ja to zamknę, bo jest za zimno. Sala A1, okej. Tutaj? Nic. Tu nic, nic, nic. Komputer, drukarka. Tu jest skrzynia i parę notatek, okej. Okay. No to se poczytamy, będzie dużo czytania, wam powiem w tym odcinku, dobra. To pozbieramy. Nowa nadzieja tutaj. I tak, pracownik. Dodatka pracownika 2, 4, 5, 3, 6. Stacja pogodowa to nie, no to poczytajmy. Pogoda od kilku dni daje nam w kość. Temperatura nie spada poniżej 25 stopni Celsjusza. My tu pracujemy w pocie czoła, a nasi pracodawcy odpoczywają w najlepsze. Zapasy wody pitnej kończą się w zastraszającym tempie. Jakie plany
Jak Jake planuje wszcząć bunt przeciwko Snow? Od początku pracy zastanawiam się, czemu korporacja przepisała sobie taką nazwę. Ktoś niech ma do tej pieprzonej suchej wyspy. No. Nie będę mówił. A to jest węgiel? Nie wiem. Jake zgodnie z obietnicą rozpoczął bunt. Nie jestem pewien, po której stronie konfliktu jestem. Podczas gdy większość pracowników w ramach protestu opuściło stację przed czasem, temperatura spada w zastraszającym tempie. Nasze maszyny wykazują 5 stopni tej nocy. Ojojojoj. To ja szybko może pójdę po drewno. Bo nie chcę nic mówić, ale chyba mogę wykopać... Mogę wykopać węgiel, a było napisane, że to jest... Survival, także wiecie. Okej, dobra. O, nawet drewno jest zmienione. Nice, dobra. Dobra, mam nadzieję, że to jest węgiel, bo węgiel bardzo się przyda. Dobra. Wracamy. Dobra, to na szybko przeczytamy kolejny dziennik. 3. Następnego dnia oprócz mnie w stacji było tylko 5 osób. Wygląda na to, że Snow pomimo protestu nie zamierza podjąć żadnych kroków ku kompromisowi. Dziś temperatura spadła do 10 stopni na plusie. Jest to znaczna zmiana w porównaniu do ostatnich kilku... dni, czy da... Zaczynam się martwić, że ludzie nie dostrzegają problemu, który narasta. No się nie dziwię. Dobra. Może po prostu boją się, że... w ten sposób tylko podkurzą tę organizację i... nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Troszeczkę poniszczę. Przepraszam za... Za twórcę. Dobra, widzowie, czytamy kolejny dokument. Pozostałem na nocną zmianę. Do tej chwili nie otrzymałem odpowiedzi od zarządu Snow w sprawie niepokojących anomalii pogodowych. Maszyny wskazują, że aktualnie na zewnątrz panuje minus 5 stopni Celsjusza. Nie wiem, co się dzieje. A, i udało mi się wyłączyć to tutaj. Okazuje się, że jest z tym problem. I po prostu to nie działa. Niestety. Ale będzie pragnienie. Nie mogę otworzyć drzwi na zewnątrz. Te ani drgnął. Temperatura na zewnątrz wynosi minus 10 stopni. Nie byłem przygotowany na taki bieg sprawy. Pomimo licznych telefonów do korporacji nie otrzymuję odpowiedzi. Wygląda na to, że wszyscy mają cały problem gdzieś. Ciągle nie mogę wyjść z budynku. Firma nie zapewniła nam środków na taką sytuację. Śniegu nie było na tej wyspie od wieków. Czekajcie, muszę się aż napić. Wrażenie. Łoj! Oddawać mnie pochodnie. A, to se wezmę. To koniec, zostałem sam. Temperatura spada stopniowo, aktualnie pomiary wskazują minus 30 stopni. Zamknięty w budynku, nie mam co jeść, a moje ubrania są przystosowane do, nie są przystosowane do takich warunków. Jest to moja ostatnia notatka, umrę w miejscu, gdzie spędziłem połowę mego życia. Uff, po prostu F na czacie. F, tyle mam do powiedzenia. F na czacie, ja pierdolę. No właśnie, wyłączyłem to tutaj, bo okazuje się, że jest z tym naprawdę duży problem, dlatego nawet się zapytałem pewnego znajomego i ta modyfikacja miewa swoje problemy, dlatego ją wyłączyłem. Zapytam się twórcy tej mapy, czy chodzi o tą modyfikację, że z nią jest nie tak coś? Nie wiem, dobra. Brak odpowiedzi, plan 202, sukces tank. Intruzji, izolacja i prośba Snow. Okej, notatki pracownika zostawię. Stacja pogodowa, nowa nadzieja, to ja czytałem? Tak, to już czytałem, także to też zostawię. I sobie poczytamy to. I zaczynamy może od brak odpowiedzi. Otrzymaliśmy pomiar z wyspy Alfa. Temperatura wynosi tam minus 50 stopni. Prośba o ponowne wysłanie wieków nie została rozpatrzona. Coś się tam stało. Wysłaliśmy agentów, by zbadali zaistniałą sprawę. Okej. Okay. Znowu prośba. Główny zarząd, z prośbą zwracamy się do pańskiej stacji o przesłanie pomiarów temperatury z ostatnich dni. Odmowa spowoduje zwolnienie wszystkich pracowników ze stacji w trybie natychmiastowym. Mamy jednak szczerą nadzieję, że się tak nie stanie i będą mogli państwo dalej dla nas pracować. Profesor Peter Richardson, zastępca Simona Gera. Okej. Okay. Geja chyba. Izolacja. Nad ranem nasi ludzie poinformowali nas o schwytaniu intruza. Zwie się on Alex Anderson. Został on stracony tego samego dnia.
Rozpowszechnienie informacji o katastrofie na wyspie Alfa doprowadziłoby firmę do ruiny. Nikt nie może dowiedzieć się o tym, co się tam stało. Agenci, którzy badali sprawę, zostali transportowani do ośrodka izolacyjnego. Intruzie, wieczorem otrzymaliśmy wiadomość, że niejaki Fred Johnson został zlikwidowany. Podobno wiedział za wiele na temat wydarzeń na wyspie Alfa. Systemy wykryły, że w ośrodku badawczym Snow pojawiła się jakaś osoba bez identyfikatora. Wysłano już tam nasze oddziały. Okej. Sukces Tank. Snowflake Industries wczoraj nam wysłał wiadomość o udanym eksperymencie na ich wyspie. Przebicie skały macierzystej z pewnością udostępni ludzkości wiele nieznanych dotąd tajemnic. Wysłaliśmy delegację Snow, aby dowiedzieć się więcej. Nasze władze planują przeprowadzić podany eksperyment. Plan 202. Niedawno otrzymaliśmy list priorytetowy z naszej drugiej wyspy. Prace nad prototypem przyniosły spodziewane skutki. Produkcja czarnego śniegu przebiega sprawnie i bezproblemowo dr MacLeod radzi prowadzić dalsze badania w sprawie planu 202. Posiadanie broni na czarny śnieg bezproblemowo mogłoby pokonać każdego, jednak taka kulka wystrzelona z blastera może wywołać nieodwracalne skutki. Moc wybuchu działa w promieniu 500 metrów i zmienia wszystko w lód. Okej, okay, stacja pogodowa, więc to chyba jest to, tak? Okej, jest tego coś jedzenia, jaka zgadza. Okej. Czyli tak, ile ma odcinek? No, trochę ma. Zrobimy troszeczkę dłuższy ten odcinek. Okej. Okay. Czyli tak, jedzenie mi się kończy, woda też. Znaczy w sumie nie do końca. Ale szkoda, że temperatura nie będzie działać, naprawdę szkoda. On to napisał, że na mapie jest droga do bunkra, tylko gdzie ja na tej mapie jestem? Takie jedno pytanie. Okej, okay, że według tych danych jest gdzieś bunkier. Dobra, idziemy szukać bunkra. Jest łatwy? Jest łatwy. Okej, okay, no to idziemy szukać bunkra. Okej, okay, nie czuję, że ten bunkier znajdę, patrząc na to, że w ogóle wskaźnik mnie nie pokazuje na mapie. Troszeczkę ta mapa może być... Nie wiem, zabugowana? Dobra. Leci mi, jadziem. Jodo, woda! Fujitsu! Wszystko, co może się przydać. Oj. Ice Cube. Potrzebny mi. Ale na pewno będzie mi potrzebny... Potrzebne jakieś informacje na temat tego, gdzie ja jestem, bo mapa ma mnie doprowadzić do bunkra i widzę ten bunkier, ale najśmieszniejsze jest to, że ja siebie na tej mapie nie widzę. Nie wiem, czy to też jest jakiś bug tej mapy, czy po prostu sam to znaleźć. Nie wiem. A nie ma dokładnych informacji... Nie, tutaj. A nie ma jakichś dokładnych informacji? Wiedziałem oryginalnie, kto zaprowadzi do bunkra, być może... Nie. Kuźwa, no co to ma być? Nie jest nawet zapisane, gdzie dokładnie ten bunkier jest, no. Na wschód, na zachód. Dobra, tam nic nie ma, najprawdopodobniej. Ja to muszę wszystko... Naprawdę szukanie tego bunkra, będę szukał tego bunkra 3 lata, może nawet więcej, albo będę musiał się twórcy zapytać. Ej, no. O ile ta mapa jest spoko, to przez to, że ona tak bardzo ma czuć te problemy. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy wina mapy, że taki bug jest, że... Nie mogę w ogóle znaleźć... No bunkra, no. Tam może jest bunkier w tym lasku? Też taka jest może możliwość? Bo tu są pokazane jakieś góry. Teraz okaże się, że za bardzo pójdę z fabułą, no. Jezu. Nie. Jak to tak może być? No, mój samolot jest. Czemu nie pokazuje? Może muszę wyłączyć te...
Shadery, czekajcie, zobaczę aż. Wyłączone. Śnieżek pada. No dalej mi nie pokazuje. Wiecie co? Walić te shadery, naprawdę. Wezmę jakieś inne. A, nie mogę biec, bo woda, okej. Nie, 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 buzeleczka, buzeleczka. Mamy. I teraz znaleźć dróżkę do mojego bunkra. Dobra. A może po prostu to jest taka modyfikacja? Też jest taka możliwość. Ale czemu on nie zapisał, czy na wschód, czy na zachód? Ja cię kręcę. Co za typ. No cóż, to się spotkamy przy bunkrze. Tam skończymy odcinek. W ogóle chyba Watch Dogsa 2 nie nagram, bo mój komputer nie wyrabia z tą grą. Znaczy, wyrabia, ale nagrywanie jej już tak... Ale nagrywanie już ją w taki bardziej sposób... No, po prostu nagrywanie już ją tak... O ile granie jest, znaczy o ile dobrze się gra, to jak jeszcze bym ją nagrywał, to już mój komputer by nie dawał rady. On już ta gra wyczerpuje prawie 8 GB RAMu, także to nie jest dobrze. Bo po prostu jak jeszcze coś odpalę, to albo grę wywali, albo całkowicie mojego kompa, także to nie jest dobre. Dobra, świnko, chodź tu. Jest zimno, jak głoduje. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Dobra, więc tak. Więc tak, pójdę na wschód. Tak, wschód. I poszukam tego bunkra. Może bunkier gdzieś. Może tutaj będzie gdzieś w pobliżu bunkier. Ja mam nadzieję, że ja go znajdę, bo. Bo jestem bardzo blisko. Całkowicie. Nie! Szybko, biegnij! Bastum! Szukaj mnie! Bunkra! Jeszcze trochę jedzenia. No na górze na pewno nic nie będzie. Tu już jest w ogóle, tu już nie ma co mówić. Dobra, ciągle ta woda. Zaś ta woda, no. Zaś ta woda, dobra. Sprawdźmy, może gdzieś u dołu? Nine, dobra. Takie wrażenie, że szukanie tego trochę mi zajmie. Patrzę na to, że nie ma w ogóle mojego znaczka na mapie. Ale jest jakiś lasek, co... Kuźwa, wszędzie jest las, to nie powinienem się tym zajmować, dobra. Mam nadzieję, że to jest tutaj, bo ja już nie mogę. I can't do this. I can't do this. Dobra. Woda, zdrowy doda. To nie jest może żywiec zdrój, ale... To zawsze jest coś. Ta woda. Daj mi wodę. Dobra. Halo, no, piszecie, że bunkier, a nawet nie wiem, czy o to, na co patrzę, to jest bunkier. Dodajmy sobie pierwszy, jako pierwszy ten. Na powinienem się nad tym namyślić, czy to na pewno jest bunkier. No i woda. I mnie tą wodę.
Dobra, jeszcze. Jeszcze. Aż będę już tą wodą po prostu otruty. Chociaż w to wątpię. Dobra. Gdzie jest ten bunkier, do którego miałem dojść? Bo na razie co ja widzę, to morze pełne niczego. Boniu, no... Ten świat wygląda gorzej niż... Niż... Oczywiście nie w tym znaczeniu, że to niczego. Tylko chodzi o to, że... Jest taki problem, że tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Mam mapę, nie pokazuję mojej lokacji. Może tak miało być, nie mam bladego pojęcia, ale ja za cholerę nie mogę znaleźć... A nie, jest! Jest, dobra, już chciałem powiedzieć, że ten, a ja po prostu byłem tak daleko. Dobra, zmieniam całkowicie spostrzeżenie na ten świat. Teraz to jedynie to ja potrzebuję wody. No. No to dobra, widzowie. Dzisiejszy to będzie na tyle w tym odcinku. Doszliśmy do bunkra. W następnym odcinku, który od razu nagrywam, wy to zobaczycie go troszeczkę później. Sprawdzimy bunkier. Sprawdzimy bunkier, zobaczymy co to jest o tamto miejsce. I to będzie na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, ciao.